Siema, z tej strony Paweł, a w tym odcinku pokażę wam jak ja montuję. I oczywiście link będzie w opisie tego programu. No to co, zapraszam do oglądania. To tak, jak nagraliśmy sobie już odcinek, sobie go teraz przenosimy. I przenosimy sobie go tutaj, gdzie są to właśnie tutaj mam, gdzie jest ten projekt. Znaczy tutaj możemy sobie też, zobaczcie, tutaj możemy sobie też stworzyć, bo ja tu mam trochę stworzonych. Ale lepiej sobie to przenieść, żeby tutaj nie było tak za dużo. Ja trochę tworzyłem trochę tego. No ale na przykład weźmy tutaj, przenieśmy sobie tutaj na to. Tutaj musimy przenieść jakiś filmik, na przykład co nagrany. Mamy. Na przykład czekajcie. Ojej, czy nie to? Co ja klikłem? Przenoszę. I się włączę co? Zatrzymujemy. Dajemy sobie to na lewą stronę. I dajemy sobie ten pasek. I na przykład chcemy piosenkę dać. To sobie bierzemy. Tutaj ścieżkę audio. I to będziemy mogli do piosenkę. I piosenkę też musimy chyba na MP4, czyli musimy po prostu wgrać z YouTube'a piosenkę. I później jak tu gramy, to też to przyciągamy i później na ten pasek. I później jak przykład to będzie na pasku, klikniecie tutaj w tą piosenkę, to wchodzicie we filtry. Tutaj jest gain volume i to się przycisza. Pięknie, jeszcze jak mogę tu ten filmik, tutaj przyciszyć ten Minecrafta. Ale tutaj akurat chyba nic nie mówiłem, więc no. Nie mogę na przykład przyciszyć i w ogóle. No to tak, od czego to zaczniemy? Na przykład jak wycinać, tutaj widać jak można, o. Na przykład chcemy, żeby tu stąd się zaczęło. No to klikamy tak, S. Musimy oczywiście kliknąć na ten swój filmik i S klikamy. I później już mamy tutaj połówkę. I jak mamy tą połówkę, to właśnie nam teraz usuniemy. Czyli na przykład usuniemy. I niektórzy robią tak, wycinają w ogóle, a to lepiej zrobić takiego, jak macie kliknięte na tą połówkę, to tylko klikacie DEL. Pewnie na pewno macie na klawiaturze DEL, no to klikacie DEL i usuwaj tutaj. Trzymacie na tym i przyciągacie sobie tutaj. I wtedy jest coś takiego. I na przykład chcemy, żeby już z na przykład tego. I żeby wyszło na przykład, nie wiem, gdzieś na przykład tu. No to też klikamy. Tutaj S kliknęłem i teraz tu klikamy S. Tu na to. Del. Ściągamy. I tutaj blisko musi być. O. I będzie coś takiego. Takie przejście. Chcecie takie przejście zrobić bardzo dobre, to musicie najechać. Oj. I jak najechaliście, to tu klikacie tutaj. Właściwości na górze. I tu na przykład weźmiemy sobie Iris Box. Wezmę na maksa i na przykład będzie przejście. Tutaj musicie sobie zobaczyć sobie, jakie przejście wam będą pasować. Ja na przykład ja sobie wezmę to i patrzcie, jakie przejście będzie. O! No jest przejście. Teraz mam robić, pokażę jak mam robić zooma, czyli na przykład żeby przybliżyło. Tak, chyba tak to się mówi, tak. No to patrzcie, na przykład chcemy, żeby to przybliżyło. Tutaj lepiej, jak macie taki pasek, tutaj możecie sobie, o, tak zmniejszać. I wtedy będzie wam, o, tak wolno. A ja sobie na przykład powiększę. Tu na przykład zrobię zaraz gdzieś tutaj przybliżenie. Na przykład tu przybliżenie chcę zrobić. O tu. To klikam na to. Filtry. Rotatę. Przybliżam. I to tyle. Dobra. Teraz wam pokazałem jak robić zooma. To teraz wam pokażę jak zrobić napis, na przykład tu gdzie jest zoom. Albo nie, dobra, na przykład zrobimy sobie. Na przykład tu zrobimy. Na przykład no, po prostu tak się klepiemy, o. I na przykład tu zrobimy zooma. Czekajcie, tu mam jakieś porozdzielane. A, to jest przybliżenie. A, czekajcie, bo to coś mi tutaj. Jak nagrywam na Bysia, to laguje coś mi, jak na to montuję. Nie wiem dlaczego w ogóle. Chyba laguje. A, bo tu mi zlagowało. A, to nie jest przez OBS-a, to nie jest przez nic. Bo mi po prostu zlagowało tutaj przez to. Tutaj w tym momencie gdzieś. O, bo tutaj jak od razu włączę OBS-a i od razu, jak mogliście zobaczyć, poszłem się ten klepać i od razu jak tak. To od razu jak się rusza tak myszką, to od razu aż musiało mnie już też nawet tam. Też nawet poczułem. To jest przez ścinki akurat, nie? Jak się odpali OBS-a, to trzeba tak trochę pochodzić w Minecraft, żeby wszystko się zadawało zajebiście i w ogóle. Dobra, to teraz tak.
Jak dodasz tutaj napis, tutaj na przykład, w tym momencie. Wchodzimy sobie tutaj, filtry, plusik, piszemy TEX, tekst, simple. Wybieramy sobie i tu mamy już napis, jak widzicie. I teraz po prostu na przykład piszecie siema. I na przykład tutaj możemy sobie tak, o, zmniejszyć, tutaj dopasować, na przykład w tym środku. Tu możemy jakieś czcionkę zmienić, na przykład na niebieską. Tutaj możemy sobie grubość zmienić. Zobaczcie, będzie nabierać więcej, tak jakby będzie ładniej teraz, no. I to możemy wybrać, czekaj. Oj, czekajcie, tu wybrać jakieś pogrubienie, takie tutaj czcionkę. Jego możecie wybrać, o. Patrzcie. Wezmę na przykład to. Dobra. To na przykład teraz powiększę sobie. Czekajcie, coś mi się zrąbało. Weźmy sobie w Cizę po ten rotatę. A, tego nie będę mógł powiększyć. Dobra. To dobra, no to na przykład mamy napis, tak? Coś mi nie wyszło, nie? Może dlatego, że później nie wiem. No na przykład jeszcze raz spróbujemy na tym wziąć. To tekst. Simple. Na przykład piszemy siema. Pomniejszamy, dajemy na środek, dajemy na przykład niebieski kolor, dajemy na przykład grubość taką. No i szczerze już mamy. Ja coś tam popierdzieliłem, tak jakby można powiedzieć, no. Jest napis, i chcecie go zmniejszyć, to możecie tylko zmniejszyć tutaj. Może być na przykład tu. Zobaczcie. Oczywiście tej obramki tutaj jak jest, to tego nie będzie, jak się ten wyeksportuje. Tutaj eksportujecie, eksportuj tam na jakiś chcecie folder, jak co już to bałem od razu, jak się eksportuje, żeby nie zapomniał o tym. To tak, kolejną osobą, jak zrobić przyspieszenie filmiku. Na przykład tu chcę zrobić przyspieszenie, zobaczcie. To jest coś takiego. Chcę zrobić przyspieszenie. No to wchodzimy sobie tak. Klikamy sobie tu na połówkę, wycinamy oczywiście i wszystko. Właściwości. I tu zamiast jedynki na przykład dajmy sobie trójkę. Żeby było widać jak to szybko. Albo za szybko nawet to zrobiłem, nie wiem. No, no i jest. Na przykład chcemy sobie zrobić, żeby tak za szybko nie było, to dwójkę sobie dajemy. Nie, na przykład dajcie sobie dwójkę, nie wiem. Tam jest git. Dobra, kolejne rzeczy, jak teraz zrobić zwolnienie, żeby wolno teraz było tempo, wolne tempo. Na przykład na tym. Też od razu wam pokażę na tym już. No też to wycinacie i na przykład dajecie sobie. I tutaj na przykład wszystkie zera sobie kasujemy. I dajemy 50. I zamiast tej dwójki co była, to teraz 0 to musi być, czyli 0,50. I klikamy tutaj OK. Tutaj. I teraz już tutaj oczywiście nie będzie najeżdżać na to, tylko po prostu tak to jakoś się uformuje, tak jak widzicie. I teraz będzie wolno, zobaczcie. Patrzcie. Dobra, kolejną rzeczą, wam pokażę. Blurowanie. Jak zablurować na przykład te koordynaty. Na przykład chcemy zablurować tym tutaj. Czekajcie, niech tutaj, o. Na przykład chcemy teraz odtąd dotąd. No to klikamy S. Tu już mamy tak jakby i wchodzimy tak. Mówię filtry, plusik i to było chyba wideo, jak się nie mylę. I wchodzimy na to, czekajcie. Trzeba poszukać, bo to gdzieś jest, o, to jest tak. Spot remover, Jak się klikniecie, jak tu widać już jest. Możecie na przykład tutaj, o. Powiększać, pomniejszać i tak, o. Zobaczcie. I zablurowałem. I oczywiście też nie będzie tego obramowania takiego, bo to wiadomo, jak ja to też tak robiłem i nie było tego w ogóle. I zobaczcie, i będzie odtąd dotąd, tak? Tak, no to... Też nie wiem, co wam jeszcze pokazać. To już w tym odcinku na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, no i suba, bo ja nigdy nie mówię, żebyście zostawili suba na odcinku, a teraz powiem. Bo chciałbym, nie wiem, 50 subów, jakby to by było fajnie. A to... Co? No to na razie.